Witajcie kochani, trwamy w Bożym Słowie, karmiąc się mądrością naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale i będziemy czytać od 36 wersetu. Proszę Was, otwórzcie swoje Biblię razem ze mną. W opisie pod tym filmem również macie tekst. I najważniejsze jest to, żebyście zostali potem z Chrystusem sam na sam z tym Słowem, aby On mógł osobiście do Was mówić i przemieniać Wasze serce. Czytamy. I zaprosił Jezusa jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. I wyobraźmy sobie tą sytuację. Jezus mówi, faryzeusze często stają, praktycznie zawsze, jako Jego przeciwnicy, chcąc Go pochwycić na jakimś słowie. Zgrzytają na Niego zębami, chcą Go zabić. Ale jeden z faryzeuszy zaprasza Go do siebie, do domu, na jedzenie. I Jezus nie jest uprzedzony wobec nich. Jezus jest otwarty. Jezus patrzy na ich serca. W Nim nie ma uprzedzeń. W Nim jest miłość. On jest miłością i On chce pozyskać dla siebie każdego, okazując swoją łaskę, swoje bóstwo, by człowiek mógł przyjąć Go takim, jakim On jest, by miał życie wieczne. Ale On sam nikogo nie szufladkuje. I to jest nauka dla nas. Czy może my kogoś szufladkujemy? Może patrzymy, a to są księża, to ja z nimi już nie będę gadał. No nie, jeśli ksiądz zaprosi cię na obiad, to idź. Nie szufladkuj, patrz głębiej, patrz w serce. Być może to będzie moment, w którym ty będziesz mógł ogłosić mu Ewangelię, ukazać mu głębie słowa, zachęcić go do czytania, do poznawania. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Nigdy człowiek nie jest naszym przeciwnikiem. Walczymy ze złem, ze złymi ideologiami, z demonami, ze złymi duchami działającymi na wyżynach niebieskich, które trawią umysły ludzkich serc. My zwyciężamy przez prawdę, przez miłość, przez poddanie, przez odwagę, przez Chrystusa, który w nas jest i dzięki któremu to wszystko jest możliwe, który sam przez nas żyje. I zobaczcie, co Jezus zrobi w tej sytuacji. On wszystko wykorzystuje i odwraca do tego, aby objawić światu Ojca dla Jego Ewangelii, dla Jego chwały. I zaprosił Go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Jest bowiem grzesznicą. A Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł, powiedz nauczycielu. I co widzimy? Musicie sobie tą scenę wyobrazić. Siedzi śmietanka, wszyscy ubrani w pięknych szatach, w strojach, wykwintna uczta. I nagle bosa kobieta wbiega do domu z dworu. Kobieta, o której wszyscy wiedzą, że jest jawną grzesznicą, że jest prostytutką. Kobieta, z którą ci faryzeusze nie chcą mieć nic do czynienia, ponieważ oni wiedzą, że będą rytualnie zabrudzeni, kiedy chociaż ktokolwiek wejdzie z nią w kontakt, dotknie ją. Oni patrzą właśnie pozorami, oni szufladkują ludzi. Oni już zaszufladkowali tą kobietę jako jawną grzesznicę, która żyje w grzechu i nadaje się tylko na śmierć. A Jezus tak nie patrzy. Widzimy to, co Szymon pomyślał, co pomyślał ten faryzeusz. Jezus od razu go przejrzał, od razu zobaczył jego serce. Ale Jezus tak, jak oni nie myśli, on patrzy na serce. I co ta kobieta zrobiła? Ona tam wbiegła, nie patrzyła na to, że to jest uczta, że jest tam nieproszona, że coś się może wydarzyć, że mogą ją wywalić, ukamienować, wyrzucić.
Ona wiedziała, że w tym domu jest Jezus. I wbiegła tam do Niego, dla Niego, aby pojednać się z Bogiem, aby wyznać swoją wiarę, aby okazać Mu miłość, aby do Niego przylgnąć. Nic innego ją nie interesowało. I ten alabastrowy olejek to była bardzo, 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 bardzo droga rzecz. Ona wylała to na Jego stopy i swoimi własnymi włosami je wytarła. Swoimi łzami je wytarła. Bo doświadczyła miłosierdzia. Doświadczyła Bożej miłości. Doświadczyła tego, czego żaden z tych faryzeuszy, którzy mówili o sobie, że są wybrańcami Boga, posłani, nigdy w życiu jej nie mógł dać ani zaoferować. Przez swoje zamknięte serce, przez religijny rygoryzm, przez mordowanie ludzi słowem i przepisem. Chrystus przyszedł jako Bóg wcielony, Bóg, Pan i Zbawca, i On okazuje miłosierdzie do takiego stopnia, że ta kobieta w miłości, patrząc tylko na Niego, wbiega na tą ucztę i okazuje Mu miłość tak, jak potrafi. Ten olejek był bardzo drogi, ona nie patrzy, ile to kosztowało, ona wylewa ten olejek na Niego i kocha Go. Okazuje Mu miłość tak, jak umie. I patrzcie, jak Jezus się do tego odnosi, jak On mówi do Szymona o tym, co on pomyślał. On od razu zwątpił w Chrystusa i mówi, jak on może być prorokiem? Gdyby był prorokiem, wiedziałby, że ta kobieta jest brudna, nieczysta, nie pozwoliłby się dotknąć, bo łamałby prawo, przykazanie by łamał. Jakim on jest prorokiem, skoro łamie przykazanie? A oni kompletnie nie rozumieją przykazania, tylko po swojemu je interpretują i narzucają niewolę na innych. I patrzcie, a Jezus odezwał się do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł, powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jezus pięknie opisuje to w przypowieści. Jeden był winien 500 groszy, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział, słusznie osądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała, a komu mało przebaczono, mało miłuje. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który i grzechy przebacza? I powiedziawszy do kobiety, twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju. Kocham to miejsce Ewangelii, ze względu na to, że ono opisuje transformację człowieka. Ono opisuje miłość, która wypływa bezpośrednio ze spotkania Pana. Ona ukazuje zmianę. O co chodzi? Ta kobieta wiedziała, w jakim jest stanie. Ona doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jest prostytutką, jawno grzesznicą i nikt nie musiał jej potępiać ani wskazywać palcem. Każdego dnia to ją raniło, to ją kuło w sercu, sprawiało, że czuła się beznadziejna, brudna, zgorzkniała. Nie było dla niej żadnej nadziei. To było życie w całkowitej depresji. I ona spotyka Jezusa. Dowiaduje się o Jezusie, że jest Mesjasz, który przebacza grzechy. Który przychodzi, jada z celnikami, jada z grzesznikami, jada z tymi, z którymi nikt nie chciał jadać. Że przychodzi i mówi im, że są ważni, żeby uwierzyli w Ewangelię. On ma moc przebaczać grzechy. I ta kobieta ma wszystko inne gdzieś. Ona chwyciła się nadziei tego, że spotka się z Mesjaszem, że On może jej pomóc, że On może jej przebaczyć, że On ma dla niej życie wieczne i wpada na tą ucztę. Biegnie do Jezusa, oblewa swoimi łzami Jego nogi, wylewa olejek, włosami je wyciera. Przychodzi prosić Go o łaskę, o zbawienie, o miłosierdzie. Okazuje Mu miłość. A Chrystus mówi do niej, idź,
Twoja wiara cię zbawiła. A do Szymona mówi, ty zaprosiłeś mnie na ucztę, ale ty nie zrobiłeś tego, nie okazałeś mi miłości. Ty jesteś nieświadomy swojej biedy. Ona była świadoma, jak wielki dług zaciągnęła przez swój grzech. A on myślał, że jest sprawiedliwy. Nie był świadomy tego, w jakim bagnie każdy z nas się znalazł. A prawo mówi, że zapłatą za chociaż jeden grzech jest śmierć. Oni uważali się za sprawiedliwych i gardzili innymi. A ta kobieta doskonale zdawała sobie sprawę ze swojej biedy. I my mamy tacy być, jak ta kobieta. Jeśli ktoś z nas myśli, że jest sprawiedliwy, jest głupi. Jeśli ktoś z nas myśli, że już wszystko posiadł, jest głupi i nie ma nic. My jesteśmy biedni, jesteśmy puści, jesteśmy pozbawieni życia bez Chrystusa. I dopiero On przynosi nam życie. Kiedy my, jak ta kobieta, poprosimy o łaskę, poprosimy o ułaskawienie, o przebaczenie, o miłosierdzie. Wtedy Jezus hojnie okazuje nam swoją miłość, która nas zmienia, która prowadzi nas do tego, że my, jak ta kobieta, okazujemy Bogu miłość, zaczynamy żyć według Jego słowa, tak jak On tego pragnie. Stajemy się takimi jak On dla innych, bo On jest taki dla nas. I co Jezus mówi? Ta kobieta okazała posłuszeństwo słowu Chrystusa, okazała wiarę, okazała miłość. Co On mówi? I powiedział do kobiety, wśród tych wszystkich ludzi jest tylko Chrystus i ta kobieta. Twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju. I życzę wam tego, aby każdy z was w swoim sercu usłyszał te słowa Chrystusa. Żeby każdy z was przyszedł do Chrystusa jak ta kobieta. Bo jeżeli my tak do Niego nie przyjdziemy, to nigdy nie otrzymamy przebaczenia. Musimy być świadomi tego, z czego nas Jezus wyrywa, z czego nas wyrwał. A jeśli już w Nim trwamy, radujmy się tym życiem, które nam dał. Pamiętając, gdzie byliśmy przed Nim. Gdzie byliśmy, zanim Go spotkaliśmy. Bo to daje nam miłość do tego, by wyrozumiale patrzeć na wszystkich innych ludzi, których spotykamy. To daje nam miłość do tego, by patrzeć na ludzkie serca tak jak Chrystus. Bądźmy jak ta kobieta. Bądźmy dla innych, jak Chrystus jest dla nas. To jest bardzo głęboka przypowieść, którą Jezus wyjaśnia. On zbawia tę kobietę. Panie, króluj w naszych sercach i objawiaj światu swoją miłość i swoje zbawienie. Dziękuję Ci za Twoje przebaczenie i Twoje miłosierdzie. Chroni naszych serc, byśmy byli takimi jak Ty. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.